Kurka, wódka. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon. Ała, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to boli, jak się czego uśmiecha. Po absolutnym, fantastycznym sukcesie dwóch piratów, jeden statek, przyszedł dzisiaj moment na dalsze tutaj podróże. Zobaczymy, co się dzisiaj uda stworzyć. Mam nadzieję, że jakąś dobrą grę. To właśnie chyba zamierzam zrobić, ale zacznijmy badania. Jest coś dźwięki monofoniczne, gruwa docelowa, natomiast kiedy ja to wybadam, i tak będę musiał dodać to później do silnika, czyli musiałbym, co za tym idzie, stworzyć nowy silnik, czyli no raczej odpada. Możemy coś zrobić, możemy zrobić kosmos. Wybadać na przykład sobie tutaj temacik. Vena potwierdziła dzisiaj niedawne pogłoski dotyczące nowej konsoli, zapowiadając premierę Mastera 5. Technicznie lepszy od test firmy Nintendo. Dobra, zobaczymy. Dzięki grze dwóch piratów, jeden statek, dwa, firma Czechów pobija swój rekord sprzedażowy. Ponad 50 tysięcy egzemplarzy. To prawdziwy kamień milowy w rozwoju wspomnianego dewelopera. W ogóle ty, okazało się, że poprzedni odcinek nagrałem strasznych, tragicznej jakości. Widzę, że nadal jest nie za wysoko, ale już polepszyłem, zobaczymy. A ja też muszę złożyć, że w pewnym momencie będzie jakoś za dobra i nie będę mógł zmontować odcinka i będę się męczyć za 50 minut. 50 minut. 5 dni się będę męczyć z odcinkiem, ale z drugiej strony masz też za słabą jakość, więc trzeba tak znaleźć ten odpowiedni punkt, żeby za bardzo nie przesadzić. Udało nam się zbadać nowy temat, więc stwórzmy nową grę. Gra się będzie nazywała Kurczak Invaders. Będzie kosmos. No i co to będzie? To jest... Ty, w sumie wszystko może być, bo i strategiczna gra w kosmosie OP, i RPG OP, i symulacja OP, i przygodowa, i akcji kosmos będzie OP. Wydaje mi się, że zaczniemy od tutaj akcji. Ty, to co jest dobre na TESA? Jak tu jest akcje słabe, symulacja słabe, to jest dobre na TESA. RPG jest i strategia? Dobra, może symulacja, może przygotowa. Przygotowa gra w kosmosie. Dobra, weźmy na razie akcję, ale na akcję w sumie będzie lepsza na PC-ta. A nie, nie będzie. No dobra. Na silniku Cox V1 zobaczymy. Kurczak Invaders. Myślę, że dwóch piratów, jeden statek nie zostanie pobity, ale zobaczymy. Dialogi nieważne, sztuczna inteligencja. No na maksa, projekt poziomów, pyk. Projekt świata nieważny. Grafika i dźwięk podobno. Weźmy teraz, przyłóżmy troszeczkę delikatnie więcej wagi do dźwięku. Chyba idzie nieźle. Jest 18 technologii, 15 designu. Chyba najgorzej nie jest. Błędy trzeba tutaj wyeliminować. Czekamy jeszcze. Gra wycofana ze sprzedaży. Zobaczmy, ile w ogóle zarobiła. 374. Dwóch piratów, jeden statek. Totalnym hitem. Dzisiaj zadebiutuje konsola Master 5, która jest dziełem firmy Vena. Okej, zdobyte doświadczenie. Nowy rekord w dziedzinie technologii. Nowe połączenie, nowy temat, grafika 2D, wydaj grę. Zobaczymy, czekamy na tutaj recenzję. Mam recenzję. Kurczak Invaders. Nie no, hejterzy. Jak chcesz? Dziwaczna, ale dobra. No, tak bym też określił Chicken Invaders. Akcja z tego gatunku idealnie pasuje do platformy G64. 7 piękna. 8 można grać tygodniami. Zamknij. Dobra, weźmiemy sobie tutaj jeszcze raporcik o grze. A mi wąs boli. Nie będę w każdego odcinka nagrywał wąsem. Jak tak boli wszystko mnie. Jak jest wąs przyklejony. Niedawno wyprzedzona gra Master 5 firmy Vena zatrzęsnęła rynkiem. Coś tam się sprzedaje, kurczak Invaders. Myślę, że trzeba, nie ma co czekać i trzeba nowe gry robić. Czy research jakiś, trzeba było zrobić nowy temat. Farma. No, kurczę. Tylko nie wiem, czy farma i 2D to jest dobre połączenie ogólnie. Ale dobra. Tą grupę docelową, tak, grupę docelową trzeba zbadać. Jak zbadamy grupę docelową, to nie będziemy, to chyba od razu będziemy mieli. Zbadamy to. Dźwięki mono coś tam to... jak zbadamy, to będziemy musieli dodać do silnika i napisać nowy. Box 2.0. Nie ma co, ale te grupy wiekowe to chyba od razu się pojawią. Mamy to. Kurczak Invaders szybko się tutaj skończył. Bo ja bym zobaczył, ile ten kurczak... Koszty 66, przychód 166. To jest 100 tysięcy. No nie jest to dwóch piratów, ale... Ty, 7-0 w sumie miał ocenę. Nie tak najgorzej.
Dobra, to tworzymy nową grę. Farma Simulator. To będzie myślę, do wszystkich. To będzie farma, to będzie symulacja. Czy symulacja będzie dobra na Mastera 5? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. O ja pierchluper. Dobra, wydaje mi się, że na PC-ta będzie najlepiej. Chociaż niestety PC ma tylko 21% udziałów. Chociaż te udziały będą wzrastać. Zobaczymy. Nie wiem, czy farm symulator. Faram. Faram symulator. Nie wyszło mi chyba. Czy Farm Simulator w 2D miałby jakikolwiek logiczny sens i czy to by w ogóle dało się w to grać? Wydaje mi się, że no musi być grafika 3D, żeby Farm Simulator miał jakiś sens. Chyba, żeby było to robione coś tam w stylu takiego, jak to się nazywa, nie Minecrafta, tylko Terrarii, coś takiego. Może wtedy miałoby to sens. Ale też oni chyba pisali, że fajne dźwięki są dość też ważne, więc coś takiego bym zrobił. Gry casualowe dostępny nowy jest projekt. Tak, bo niedługo wchodzimy w tą erę, kiedy będziemy mogli tworzyć gry typu 3, wiecie, AAA, tak, czyli pełne gierki, małe indie gierki i różne takie tego, nie, różne tego typu sprawy. W nieoficjalnym oświadczeniu pracownik Govodor powiedział, że nie tani sprzęt nie wytrzyma konkurencji z komputerami PC, które są nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie. Bo nie wiem, czy to nie jest rekord designu i technologii. Faram Simulator jest nowy rekord technologii. Designu też blisko do rekordu, ale jeszcze go nie ma. Wydajemy giereczkę, zobaczymy. Okazały się pierwsze recenzje. Faram Simulator. No jest to standardzik. 7. 8. Ty, co ja jestem w stanie się napić? Z wąsem. 7. Nie, kurde, blaszka, nie jestem. Muszę poczekać, że zakończę odcinek, żeby się napić. Dobra, konkretny szpil. To ile był średniak? Historia gier. 7,5 Faram Simulator. Nieźle. Kurczę, tak wszystkie te po 7. Czekam na jakąś 10, ale te po 7 też nie jest najgorzej, bo no to jest giga duże siana, umówmy się. Czy mamy coś gry casualowe, możemy wybadać? Czy chcemy wybadać gry casualowe? Chcemy. Czemu by nie? A sobie skórę podrażnię tym osem. Idziemy boleć. Nintendo zapowiedziało dzisiaj premierę przenośnej konsoli o nazwie Gameling. Okej. Miałem jakieś takie, tylko pewnie nieoryginalne. Jak mi wyrywali ząb, to sygrałem takie, no, chujowa była ta konsolka. To co ja miałem, może ta oryginalna miała więcej jakby rzeczy, ale... Wiecie, w Polsce to było tak, że szedłeś na bazar, miałeś 700 gier. No, tam się na razie już na nie zarobi 160 tysięcy. Pół miliona wreszcie na koncie. Zajebiście. Dialogi do tego, że to mało ważny czynnik, okej. Okay. Czyli dałem za dużo dialogi chyba. Tworzymy nową grę. Teraz tak... Czego nie było? Nie było chirurgii, ale chirurgia 2D? Jak 2D chirurgia? Znaczy, no można 2D jakby z tej perspektywy, że z góry i się czego operuje. Może ma to jakiś sens. Jak to nazwiem, kurczę? No nie wiem, może lekarzy? Prosto. Symulacja. Gdzie są dobre symulacje? Symulacje są dobre na PC-ta. Na silniku Cox 1. Zacznij, grafika 2D V2. Cokolwiek to oznacza. Rozgrywka, poziom. Eksperymentuję, bo ciągle... O kurde, ale się długo sprzedaje Faram Simulator. Faram Simulator nieźle leci. Dzisiaj debiut konsoli Gameling od Nintendo. Duża inteligencja dialogi. Chyba coś takiego ja bym dał. Znaczy oni się strasznie dopierdalają o te dźwięki. Ale ja bym dał coś takiego. Zobaczymy. Liczę na to, liczę na jakiś hicior. Czy lekarz będzie hitem? Chyba mamy rekord nowy designu punktów. Poka. Ja mamy nowy temat, nowe połączenie grafika. Zobaczymy. Lekarz. Mamy pierwsze recenzje gry. Gra jest kurwa tragiczna. Widzę 6. Taki średniak. Widać potencjał. Czegoś tu brakuje. Podoba mi się. No, taki mocny średniak bym powiedział. Tworzymy tutaj raporcik o gierce. Lekarz. No, coś tam jest tego. Ty, 1500 panów już mamy, sporo. Wraz z rosnącym zainteresowaniem grań wideo, różne też liczba wideo. A teraz będziemy mogli się promować, no tak. Marketing, mam nowy projekt badawczy. No i właśnie z marketingiem jest taki problem, giga.
największy. Możemy to oczywiście wyszukać sobie teraz, tylko problem z marketingiem jest taki, że jeżeli napakujesz giga dużo w marketing i wydasz grę, która będzie miała 10, no to jakby wygrałeś wszystko. Ale jak napakujesz dużo w marketing i zrobisz strasznie słabą grę, to tutaj nie wiemy, czy gra jest dobrze, ciężko nam to ocenić, no to wtedy jesteśmy spłukani. No i co jest najgorsze właśnie w tym marketingu. Kurczę, musimy stworzyć nową grę, ja mam niestety jakby opcji na to, żeby... Aha, bo ja nie wybieram ciągle do jakiej grupy to ludzi ma to iść, te gierki. Musimy coś zrobić, co już robiliśmy, na przykład, kurczę, ale ja bym... Co? Ja nie mam badania, no nie mogę nowego tematu, bo zużyłem wszystkie punkty badań niestety, jak debil. Może zlecenie jakieś walniemy? Może walniemy jakieś tutaj zlecenie fastem. Konfiguracja sprzętowa. Może to? Mikronoft Boss. Dobra, zobaczymy. Dostaję za to zadanie jakieś? Znaczy badanie dostaję. Kurczę, strasznie mało, kontrakt zrealizowany, ale z strony coś tam. Ja muszę mieć badanie, punkty w badanie, dawaj. Jeśli mam więcej niż milion, mogę przenieść się do nowego biura. Nowa konsola. Badania. Jeszcze dwa. Dawaj. Badania. Jeszcze jeden badań, chuj z tym, no. Zlecenie. Animacja logotypu, dawaj mnie tu badania. No, jesteśmy tragiczni, ty. Jesteśmy rozczarowani, dwa razy nam się nie udało. Ale za to uda nam się wyresearchować nowy temat. Średniowiecze. No, weźmiemy średniowiecze. Zobaczymy. Rozpocznij badania. Zrobimy gierkę o średniowieczu. Zjemy to. Niech będzie. Będzie to Król Czesław, tak nazywamy giereczkę. Będzie to dla wszystkich. Będzie to gra casualowa. Nie wiem, symulacja przygodowa. Kurczę, ja bym dał przygodę. Strategia. Królowie Czesławy. Tak to nazwiemy. Będą się bić o tron. Pewno nie na Gamelinga. Na Venagir raczej wątpię, że symulacja będzie dobra również. Ale trzeba spróbować, wydaje mi się. Raz na jakiś czas trzeba stracić pitos. Kupujemy tutaj licencję. Zobaczymy, czy wyjdzie. Silnik, pyk, pyk. Coś takiego. Zobaczymy. Kurde, jakby się tu napić. Sztuczna inteligencja. Dialogi nieważne. O, twierdza mogę to nazwać. Projekt poziomów, grafika. Dźwięki strategii ważne. Nie. Nie wierzę. Niemożliwe jest to. Nie wierzę im. Ja tu chcę dziesiątkę. Mogę marketingowo coś zrobić? Mogę. Kurczę, blaszkę. Czy ja chcę? Ja bym chciał... Wierzę, że to będzie super gra, więc ja bym dał do czasopism, bym dał ciebie. Zobaczymy. Myślę, że na tą konsolę będą absolutnie tragiczne symulacje, ale zobaczymy. No, ukazały się pierwsze Królowie Czesławy. O mój Boże. Wiedziałem. Kiepsko. Zapomnieli o dźwięku. Miejscami dobra. Ciekawe. No i właśnie to jest ten problem, że jak już wydasz pieniądze, wydasz siano na marketing i zrobisz kiepską grę, to jest tragedia. No nic, widzimy się jutrzejszego dnia o godzinie, nie wiem której, ale zostaw łapkę, wpadnij na mój kanał vlogowy, obejrzyj sobie Rewinda, wejdź na Instagrama, zostaw lajka, a my widzimy się jutro, kurka, wódka, no zobaczenia, trzymajcie się, cześć.